kiedy patrzę na tę niezliczoną liczbę blogerów, youtuberów, lancerów, tych, którzy za wszelką cenę, nawet poprzez prowokacje, nawet poprzez jakby zanegowanie swojej tożsamości, potrafią szukać poparcia, szukać liczb. Oczywiście wiemy, o co chodzi. Oni tak nie myślą, tak nie przeżywają, ale wiedzą, czego ludzie potrzebują i w ten sposób konstruują swój przekaz. A więc kiedy patrzę na tych ludzi, którzy uważają, że mają takie znaczenie dla innych i nawet zaczynają być tymi, którzy nazbierawszy zwolenników, myślę o mediach, zwłaszcza społecznościowych, stają się tymi, którzy potrafią oceniać z wysokości, powiedzmy, swojego doświadczenia medialnego, zaczynają rozdawać takie cenzurki, które mają jakby porządkować ten świat, i kiedy okazuje się, że tak jest, to trochę ci ludzie są podobni do Teudasa, któremu wydawało się, że jest kimś ważnym i dlatego wystąpił i próbował zawalczyć, ale szybko jego idea, on sam zginął, a ludzie, którzy krążyli wokół niego, zostali rozproszeni. Panu Jezusowi nie wydawało się, kim jest. Wiedział dokładnie, wiedział, jaka jest jego misja i wiedział, dokąd zmierza. Zmierza do Ojca i dlatego on nie potrzebował uzasadnienia, nie potrzebował potwierdzenia ze strony nikogo, że idzie w dobrą stronę. I dlatego, kiedy Pan Jezus patrzy na ciebie i powołuje ciebie, mówi: słuchaj, zrób tak jak ja. Nie oglądaj się na innych, nie oglądaj się na opinie ludzkie. Odczytuj w swoim sercu swoje powołanie i je realizuj. Ja będę ci błogosławił, a ty będziesz zwycięzcą. Nawet gdybyś miał jednego lajka w internecie, to tym jednym, który jest, który ciebie lubi, który ciebie popiera, jestem ja, Bóg, który stworzył niebo i ziemię, Bóg, który cię zbawił i Bóg, który daje ci ducha po to, żebyś również w godzinach ciemności szedł do przodu i zwyciężał.